Trwajmy w modlitwach, dlatego że to jest naszą odpowiedzialnością, naszą powinnością i właśnie od wielu tygodni w czwartkowe nasze spotkania, kiedy mam usługę, mówimy na temat budowania jedni drugich i mówimy o tej zależności, jaką apostoł Paweł najczęściej w Nowym Testamencie zawiera, mówiąc o wzajemnych relacjach w Kościele. Poruszyliśmy już naprawdę wiele różnych tematów dotyczących tego, jak jedni z drugimi mamy funkcjonować. Ostatnio pamiętam, mówiłem o tym, że mamy znosić na siebie nawzajem, znosząc jedni drugich w miłości Chrystusowej. I do tego wzywa nas Boże Słowo. Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważna w tym względzie jest cierpliwość, jak bardzo ważna jest kwestia przebaczania, jak bardzo ważne jest to, aby właśnie w tej kwestii świadomie dążyć do tego, aby umieć znieść jedni drugich, bo nie zawsze wszystko, że tak powiem, jest w porządku jednych wobec drugich. Nie zawsze są właściwe nasze postawy czy nasze reakcje. Po co my to mówimy w ogóle? Bo nie chodzi tylko o to, żebyśmy przyjrzeli się kolejnemu tematowi. Zobaczyli, co też Pan Bóg ma w tej sprawie do powiedzenia i czego naucza Kościół. Tu chodzi o to, żebyśmy zobaczyli to, uchwycili to i wprowadzili w życie, bo inaczej to nie ma sensu. Właściwie będzie to działać przeciwko nam, bo każde poznanie, każda informacja, którą otrzymujemy, kiedyś no, będzie ta świadomość, że o to wiedzieliśmy, a nic z tym nie uczyniliśmy. Żydzi bardzo dużo wiedzieli, ale przez zatwardziałość swojego serca nie widzieli tego, który do nich mówił. A więc pytanie jest, czy ja słyszę Pana, czy słyszę Ducha Bożego, Ducha Świętego w Jego Słowie, czy to Słowo dotyka mnie i czy coś z tym robię. Dzisiaj przejdziemy do takiego tematu z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Znany nam temat przecież. Kiedy słyszymy takie wezwanie apostoła Pawła, Efezjan 5, 21, który mówi, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Tłumaczenie inne, warszawskie, podaje, ulegajcie jedni drugim w miłości Chrystusowej. Kiedy czytamy to słowo ulegajcie, to z reguły my jako chrześcijanie mamy tutaj na uwadze, aha, chodzi o kwestię mąż-żona. Wiadomo, żona powinna być uległa. I oczywiście, że tak. A niektórzy nie zdają, czy nie zdajemy sobie też sprawy, że to słowo ulegajcie jedni drugim ma wiele, dotyczy różnych relacji międzyludzkich. A więc w jakich dziedzinach, w jakich relacjach mamy ulegać sobie nawzajem? Bo do tego jesteśmy wezwani. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli. Czym jest uległość? Autor tych rozważań definiuje uległość jako posłuszeństwo. Że synonimem uległości jest posłuszeństwo. Być uległym to znaczy być posłusznym. Jest to poddanie się czyimś pouczeniom i poradom. Czyli człowiek, który jest uległy, jest gotowy poddać się drugiemu człowiekowi. Temu, co mówi, tego, co uczy, tego, co radzi. Nie jest człowiekiem nastawionym na to, żeby z daleka trzymać się czy odpierać wszelkiego rodzaju prowadzenie czy pouczenie. To greckie słowo, jakie tutaj jest użyte, ono rzeczywiście oznacza, czy też ma w swoim
w swoim znaczeniu być posłusznym, uległy, być posłusznym. Ale to słowo w pierwszej jakby kolejności jeszcze mocniej chyba tutaj mówi, bo bądźcie podporządkowani jedni drugim, uzależnieni jakby jedni od drugich, poddani jedni drugim. Drodzy, to słowo być podporządkowany, być uległy, być posłuszny, jak powiedziałem, ma wiele, użyte jest przy różnego rodzaju relacjach. Na przykład o Panu Jezusie jest powiedziane, że był poddany swoim rodzicom, kiedy był dzieckiem. Ewangelia Łukasza 2,51. Czyli ten, który się narodził w ciele, od dzieciństwa, od małego respektował autorytety i był posłuszny swoim ziemskim rodzicom. I pamiętacie, że nawet kiedy gdzieś tam zagubił się w pewnym momencie i co prawda mówi, ja muszę być w dziełach mojego ojca, to jednak poszedł i był im posłuszny aż do czasu dojrzałości. Tak więc, także w tej dziedzinie jest mowa o tym poddaniu i posłuszeństwie. Później czytamy o Panu Jezusie, że Kościół jest mu poddany. Ma być mu posłuszny, jest mu podporządkowany. Ten sam list do Efezjan 5,24 mówi, że Kościół to też jak Kościół ulega Chrystusowi. Kościół, no, jeśli chce żyć, jeśli chce wzrastać, jeśli chce dojrzewać, to musi być podporządkowany swojej głowie, to znaczy Chrystusowi. Bo On jest tym, który jest głową, jest autorytetem i On prowadzi, i On zarządza swoim Kościołem. I jest dalej, mamy obietnicę, że wszystko Bóg, Ojciec do czasu, kiedy nie wypełni się wszystko, wszystko poddał, podporządkował pod stopy Jezusa Chrystusa. I chociaż tego jeszcze dzisiaj nie widzimy, że wszystko mu jest poddane, to zobaczymy w przyszłości, że wszystko będzie poddane Chrystusowi. A więc kiedy spotykamy słowo uległość, to podporządkowanie, to słowo jest powiązane, pojawia się w kontekście służby, pokory, respektu, szacunku, czci, takiej otwartości. Ma to wszystko jedno na celu. Posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Inaczej mówiąc, kiedy jestem uległy w dziedzinach, w relacjach, o których Chrystus mówi, w ten sposób okazuję posłuszeństwo Chrystusowi. Temu, który daje to polecenie Kościołowi, daje to polecenie swoim dzieciom. Tak więc to słowo uległość, podporządkowanie, jak widzimy, nie dotyczy i nie odnosi się tylko do relacji mąż-żona. Tutaj czytaliśmy, zacząłem od tego fragmentu, bądźcie względem siebie podporządkowani. Czyli wszyscy w Kościele są różne sytuacje, kiedy jesteśmy sobie nawzajem podporządkowani. Jesteśmy sobie nawzajem ulegli i to powinniśmy praktykować. Moi drodzy, tak więc, kiedy Słowo Boże mówi o uległości, mówi także i wzywa do tego w tej relacji, że młodzi powinni być posłuszni starszym. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra mamy tutaj takie właśnie wezwanie w 5 rozdziale. I to jest takie ciekawe słowo, bo przeczytajmy 5:1 i 5:5. Pierwszy list Piotra. Tych zatem pośród was, którzy pełnią funkcję starszych, zachęcam również jako starszy świadek, cierpień, uczestnik chwały Chrystusa. Przepraszam, 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem,
gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Młodsi niech będą poddani, podporządkowani, posłuszni starszym. I tak się zastanawiałem przez moment, jakie tam słowo ten odnośnie starszych jest użyte. Czy chodzi o urząd starszego, czy chodzi o starszego wiekiem? I możemy zobaczyć, że apostoł Piotr używa tutaj słowa greckiego presbyteros, czyli kogoś, kto jest w urzędzie. Ale niekoniecznie zawsze to słowo presbyteros tłumaczone jest i oddane jest jako tego, który sprawuje urząd starszego w Kościele. Czasami jest tutaj mowa o zwykłym człowieku, który już ma sędziwy wiek, jest starszy. Ale rzadko. Kiedy czytamy w objawieniu, że tam jest tych 24, tak u nas jest przetłumaczone starców, ale tam są prezbiterzy. I nie sądzę, że tam chodzi o starców, tylko chodzi o jakichś szczególnych ludzi w Kościele, którzy reprezentują Kościół, którzy mają specjalny urząd. Ale zadałem sobie pytanie, jacy młodzi? O jakich młodych chodzi? I apostoł Piotr używa tutaj słowa określające młodego człowieka, młodocianego, małoletniego. Czyli no takich też i nastolatków, i jakbyśmy powiedzieli małolatów, tych poniżej naście, niech oni będą poddani, podporządkowani starszym. Przede wszystkim tym, którzy są liderami, przywódcami, mają urząd i ten urząd starszego nie, wiemy, że nie zawsze jest, odnosi się do wieku, ale do urzędu. Starszy ze względu na urząd, nie na wiek. Ale nie mam nic przeciwko temu, kiedy młodzi, dzieci, nastolatkowie okazują respekt, dlatego że to słowo presbyteros także czasami jest odniesione do tego, który jest starszy wiekiem. Na przykład starszy syn albo brat syna, marnotrawnego syna jest starszy. I tam też jest użyte to słowo presbyteros. Starszym będą śnić się sny. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, wierszu 17 czytamy. A więc spójrzmy na ten fragment, na te relacje. Po pierwsze, młodzi wiekiem, czasami tu jest też to słowo oddane jako nowy, ci, którzy wchodzą do kościoła, mają być ulegli, podporządkowani starszym. Ale też powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby ci młodzi, dzieci, nastolatkowie mieli też szacunek i respekt do wszystkich starszych wiekiem w zborze, tak? Zgodzicie się ze mną? Jak to jest miło, kiedy młody człowiek mówi dzień dobry chociaż, nie? Uśmiechnie się i mówi chociaż dzień dobry. Powinniśmy na to zwracać uwagę, uczyć. Taka prosta rzecz. W każdym razie na pewno apostołowi Piotrowi tutaj chodzi o urząd. Ci małoletni, ci, którzy mają niewiele lat, młodociani, powinni darzyć ich tutaj tym autorytetem i być im ulegli. Słowo Boże uczy nas także, że słudzy swoim panom mają być ulegli ze względu na ich autorytet. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć pracownik, pracodawca. W liście do Tytusa 2:9, Efezjan 6:5, Kolosan 3:22, gdzie mowa jest o tym, że mają być niewolnicy poddani swoim panom, podporządkowani. Zwróćmy uwagę, że nigdzie Nowy Testament nie wzywa do buntów niewolników wobec swoich panów, do rewolucji. To były czasy niewolnictwa. I nigdzie w Nowym Testamencie nie ma wezwania do rewolty, prawda? No a co z tymi, którzy mają swoich panów wierzących, nawróconych i oni też są wierzący i nawróceni?
Też Słowo Boże nie wzywa do tego. Apostoł Piotr wyraźnie mówi, tym bardziej ze względu na Pana służcie im z miłością. Popatrzcie, są braćmi w Chrystusie, odkupieni krwią Chrystusa, a jednak Słowo Boże i Pan, głowa Kościoła, wzywa tych, którzy mają status niewolnika, bądźcie ulegli swoim ziemskim panom. Nawet jeśli są wierzącymi, honorujcie ich i bądźcie im ulegli. Wiecie, czasami spotykamy to na takiej płaszczyźnie współczesnej. Mamy wierzącego brata czy siostrę, którzy zarządzają firmę i mają firmę, i przychodzi i przyjmuje się ktoś do pracy, który jest bratem czy siostrą w Chrystusie. I ten brat i siostra w Chrystusie ma taki pomysł. Skoro to jest mój brat i moja siostra, to ja mogę więcej niż inni i mogę mniej niż inni. Próbują wykorzystać relacje braterskości w niewłaściwy sposób, nie rozumiejąc zasad Bożego Królestwa. Tym sumienniej, dlatego że jesteś wierzący i dlatego że masz brata czy siostrę, którzy są twoim szefem, są wierzący, tym sumienniej, tym rzetelniej, tym z większym oddaniem wykonuj swoją pracę. Możemy powiedzieć amen? Tym sumienniej. Powiecie, czasami gdzieś tam coś słyszę, ten mówi, ten jest i później mówi i to jest takie przykre, kiedy osoby wierzące powinny świecić przykładem, a tak nie jest. Ze względu na to, no bo przecież to jest brat i siostra. Mogę się spóźniać, mogę coś zaniedbać, zrobię to później. No przy świeckim pracodawcy byś tak nie zrobił. To tym bardziej przy tym, który jest twoim bratem i twoją siostrą, nie wolno ci tego zrobić. A więc na pewno słudzy swoim ziemskim panom i wierzącym, i niewierzącym powinni być ulegli i poddani. Dalej, dzieci mają być poddane i posłuszne swoim rodzicom. Efezjan 6,1, Kolosan 3,20 wyraźnie o tym mówi, że mają być im uległe, bo Bóg daje to pierwsze przykazanie z obietnicą, prawda, że jeśli dzieci będą honorować swoich rodziców, czcić, to będą też błogosławione w swoim życiu i będą długie lata żyć ze względu na okazywany szacunek i respekt i posłuszeństwo dla swoich ziemskich rodziców, a tym bardziej, jeśli to są wierzący rodzice, bo Bóg to widzi. Mamy także być podporządkowani, chociaż nie zawsze nam się to podoba, świeckiej władzy. List do Rzymian 13,1 i 1 Piotra 2,13 wyraźnie jest powiedziane, że mamy być poddani władzy świeckiej, bo jest od kogo ta władza? Generalnie od Boga, wszelka władza. Ja nie mówię teraz o wypaczeniach, ale sama władza, sam autorytet pochodzi z góry, z nieba, od Boga i on tą władzę i ten autorytet przekazuje na różne poziomy. Mamy się modlić o rządzących. Oczywiście, że są granice naszego posłuszeństwa wytyczone przez Boże Słowo, ale jeżeli wszystko jest zgodne z Bożym Słowem, powinniśmy modlić się o władzę i ją respektować. To jest też ciekawe, drodzy, że nie tylko słudzy, niewolnicy, pracownicy mają być ulegli swoim panom, ale okazuje się, apostoł Piotr, apostoł Paweł wzywają, żeby panowie także w sposób właściwy postępowali ze swoimi niewolnikami, a pracodawca ze swoimi pracownikami. Inaczej mówiąc, chrześcijanie piastujący zwierzchnie stanowiska powinni również działać z tym uległym nastawieniem. Ta zasada uległości, podporządkowania dotyczy wszystkich. Tych, którym dane jest zarządzać i tym, którzy są czy sprowadzeni, ale to działa w dwie strony. Jedni i drudzy powinni się tego uczyć i tak to powinno wyglądać.
Żony powinny być uległe swoim mężom. Powinny uznawać ich autorytet. Powinny szanować ich przewodnictwo. Ja wiem, że są partnerami, ale decydujące stanowisko powinno należeć, jeżeli tutaj są różnice zdań, do mężczyzny. I dobrze jest, kiedy żona honoruje to. Ona w ten sposób okazuje, poważa swojego męża, honoruje swojego męża. I zawsze, kiedy ze względu na Pana, ze względu na Chrystusa, zaczynamy respektować to, co On ustalił, bo to nie jest moja nauka, to nie jest nauka denominacyjna czy jakiegoś człowieka, to jest zasada Bożego Słowa. Oczywiście tutaj też nie chodzi o jakieś ślepe posłuszeństwo, ale wyraźnie to jest rozdzielone. Nawet chyba z 6 razy, jak tak jest mowa o tym, że żony powinny być uległe. Niemniej, mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Słuchajcie, jeżeli... Oczywiście ja myślę tak, że nie ma dla jednych i dla drugich nie ma usprawiedliwienia czy takiego, że będę robiła to wtedy, kiedy ta druga strona wykona swoje zadanie. Ale Pismo nic o czymś takim nie mówi. Ze względu na Pana, ze względu na słowo Pana decyduje się właśnie być temu posłuszny. I moi drodzy, jest jedna bardzo ważna rzecz. Kiedy okazujemy posłuszeństwo Słowu, mamy więcej Bożego błogosławieństwa. I nagle okazuje się, że Bóg pomaga nam w tym wszystkim i działa dla naszego dobra. Mężowie mają miłować swoje żony tak jak Chrystus Kościół. Czy mężowie mają być też ulegli swoim żonom? Jak myślicie? Jeśli mamy być nawzajem sobie ulegli, i tutaj czytaliśmy, że wszyscy mają, czy pastor, starsi też mają w jakiś sposób okazywać uległość wobec członków zboru, wobec braci i sióstr? Jak myślicie? Ja myślę, że tak. Jak najbardziej. Są sytuacje, gdzie właściwą rzeczą jest, i to nie będzie, że tak powiem, utrata autorytetu dla męża, jeśli w jakiejś kwestii będzie uległy swojej żonie. Czy też pastor, czy starsi, czy brat, który jest może ma większy autorytet niż członek zboru, jest uległy w relacjach, mówi: okej, dobrze, wiesz co, masz rację. Linia jest wytyczona, ale z drugiej strony zasada uległości działa w dwie strony. Jeśli dzieci mają być posłuszne rodzicom, uległe, podporządkowane, to czy rodzic nie ma brać pod uwagę też zdania dziecka, jego odczuć, czy nie ma się z tym w ogóle liczyć, bo ty tak masz zrobić, bo ja tak uważam i koniec? Absolutnie to nie jest żadne przyzwolenie do deprecjonowania dziecka, do poniżania jego godności, tego, kim jest. I czasami może być tak, że dziecko coś powie i my powiemy: a no rzeczywiście, może ma rację w tym, akurat w tym może ma rację. A więc działa to. Generalnie wiemy, zasada jest taka, to rodzice, czy to uszczupli i czy w ten sposób pozbawi rodziców, czy męża, czy starszych ich przywództwa, ich autorytetu? Absolutnie nie. Myślę, że to będzie miało odwrotny skutek. Dlaczego o tym, dlaczego tak możemy myśleć? Bo musimy popatrzeć na Chrystusa. Chrystus jest Panem Panów. Chrystus jest Królem Królów. Wszystko ma być poddane pod stopy Jezusa. A jest napisane, że On, będąc Panem Panów, przyjął postać
sługi. Uniżył się i to tak dalece się uniżył, że oddał za nas swoje życie. Dałby Bóg, abyśmy mogli to ogarnąć. Popatrzcie, zasada uległości jest jasno określana w tych różnych relacjach. Jeżeli to zastosujemy, będziemy też wrażliwi i mieli to właściwe nastawienie uległości, nawet będąc w tej pozycji, gdzie inni mają ją okazywać. Ale my musimy mieć tą postawę uległości ze względu na słowo Pana i ze względu na sam przykład Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian czytamy: bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Drodzy, jeżeli mamy problem w tych różnych relacjach z podporządkowaniem się, z uległością, popatrzmy na Chrystusa. W jakiejkolwiek relacji jesteśmy, w jakimkolwiek miejscu, mamy i powinniśmy popatrzeć na Chrystusa. Biblia zabrania nam panowania nad innymi ludźmi. Apostoł Piotr mówi: starsi nie mogą panować, dominować trzodą pańską. Jak tam apostoł Piotr mówi, pamiętacie, nie jako panujący, ale jak? Pamiętacie? Ale jako wzór dla trzody. Nie jako panujący, jako wzór. Jako ci, którzy służą, którzy nie zabiegają o swoje, ale troszczą się o to, co Boże, co należy do Pana. Paście stado Boże, powierzone wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu, nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem, nie jak ciemięscy poddanych, lecz jako wzór dla stada. A gdy się ukaże arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Zobaczcie, że działa to w dwóch kierunkach. I chociaż jest niezwykle ważnym, aby ta zasada uległości funkcjonowała w małżeństwie, relacje rodzić dzieci, starsi zbór, to i też powinniśmy mieć tą świadomość, że kiedy temu jesteśmy, wypełniamy to, to Bóg będzie nas w tym wszystkim wywyższał i prowadził. Nie utracimy znaczenia szacunku, bo im bardziej my będziemy uniżeni, tym bardziej Bóg będzie nas wywyższał. I tak było zawsze. Nie można szacunku wymusić. Na szacunek trzeba zapracować. Ja wiem, że Słowo Boże daje autorytet, ale czasami my wiemy, jak i z historii jeszcze niedawnej, czy w ogóle, że niektórzy mężczyźni myślą, to są że on krzyknie na żonę i ona już musi nie wiadomo co, prawda? Bo on przecież, ona ma mu być poddana, ale nie o takiej autorytecie mówi Boże Słowo. Jeżeli mąż ma miłować żonę jak Chrystus, Kościół, to nie o coś takiego chodzi. Świeccy panowie nadużywają swojej władzy, tak?
i samowolnie panują według swojego widzimisię, zepsutego charakteru i tak dalej. Ale nie może tak być w relacjach chrześcijańskich. Jeżeli coś jest nie tak, powinniśmy się temu przyjrzeć i to korygować, aby to działo się w sposób właściwy. Autorytet dany jest od Pana i nie upoważnia nikogo do poniżenia drugiej osoby, do podporządkowywania sobie ludzi, wywierania na nich presji, czy to fizycznej, czy to psychicznej, jakkolwiek. A więc to jest też relacja rodzic dzieci, prawda? Gdzie różnie próbuje się wpływać na swoje dzieci. Czasami jest to takie psychiczne oddziaływanie. Doskonale wiemy, jak to funkcjonuje. A też to może być w relacjach mąż-żona. Nie powinniśmy w ten sposób robić. A więc jest autorytet męża w rodzinie, jest autorytet starszego w rodzinie, jest autorytet tego, który zarządza, czy jest, prowadzi jakiś biznes wobec swoich pracowników, czy władza wobec tych, którzy są członkami jakiegoś narodu, jakiejś społeczności. Słowo Boże wyraźnie mówi, żeby wierzący okazywali właściwy szacunek starszym. Mają być im ulegli. 1 Tymoteusza 5,17 nam mówi: ci, którzy dobrze swój urząd sprawują, powinni być szczególni, godni są podwójnej czci. Tak więc to jest wyraźnie w Bożym Słowie przedstawione. I powiem tak, Bóg zawsze stoi za prawdą swojego słowa, za tym, co mówi, za tymi, którzy są Jemu posłuszni. Kiedy na przykład Mojżesz spotykał się wielokrotnie z ludźmi, którzy próbowali zdyskredytować jego przywództwo. Nawet członkowie jego własnej rodziny, brat i siostra. Prawda? Przecież oni powiedzieli: przez nas także Bóg przemawia. Przecież nas też Bóg używa. I wiemy, jak to się skończyło. Popatrzcie, Mojżesz nawet nie bronił sam siebie. Bronił go Bóg. Bóg stawał w jego obronie. I dobrą rzeczą jest, kiedy czasami jesteśmy w tych różnych relacjach, chcemy się bronić, ale może lepiej pójść przed oblicze Pana i powiedzieć: Panie, Ty widzisz, aby Bóg wkroczył i sam zaczął dotykać tej drugiej strony. I sam zaczął przemawiać. I za każdym razem, kiedy patrzę na Mojżesza, czy Miriam, czy Korach, czy Izraelici, zobaczcie, on się nie broni, wręcz odwrotnie, on stoi w wyłomie między Bogiem a tymi ludźmi, którzy są przeciwko niemu. I prosi za nimi o łaskę. Bo chyba dwukrotnie Bóg już, jak czytamy Stary Testament, dwukrotnie bodajże Bóg powiedział: ja ich wszystkich i zrobię z ciebie nowy naród. A co Mojżesz powiedział? Panie, lepiej mnie wymarz ze swojej księgi. Kto tak jeszcze się modlił w Nowym Testamencie? Apostoł Paweł. Modliłem się, żeby tylko Izrael mógł zobaczyć, rozpoznać Mesjasza. Mówiłem: Panie, to mnie. Tam może nie być. Nie rozumiem tego. Znaczy, jesteśmy pod wrażeniem tej ogromnej miłości i oddania dla ludu Bożego, dla Kościoła i dla ludu Bożego, jeśli chodzi o Stary Testament. Zasada uległości ma swój autorytet z góry, od władcy autorytetu, od Pana Jezusa Chrystusa. I ten autorytet pochodzi od Chrystusa i z Jego świętego Słowa. Dlatego tak ważne jest, drodzy, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas w obfitości. I tam jest napisane: i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, czyńcie w imieniu
Pana Jezusa Chrystusa ku chwale Boga Ojca. A więc kiedy jestem pełen słowa, to też będę pełen uwielbienia, czci. I tam jest napisane, że będziemy usługiwać sobie nawzajem w pieśniach, w słowie, w napomnieniu, bo jesteśmy pełni słowa i to znaczy, że będziemy respektować to słowo, które odnosi się do poddania, do podporządkowania jedni drugim. Ja dzisiaj zakończę to rozważanie. Mamy być sobie nawzajem ulegli. Oczywiście, że akcenty są wyraźnie położone, ale ta zasada uległości dotyczy absolutnie wszystkich. Pracodawca nie może w niewłaściwy sposób traktować swoich pracowników. Choćby z tego względu, że to jest jego brat czy siostra w Chrystusie. Tym bardziej powinien we właściwy sposób ich traktować, tak jak traktuje, innych. Chciałbym, żebyśmy kończąc mieli chwilę modlitwy. Żebyśmy popatrzyli na siebie, w jaki sposób patrzymy na osoby, na ludzi. Autor tego rozważania mówi tak, w jaki sposób patrzę na przywódców zborowych, czy ich poważam, szanuję jako współczłonków ciała Chrystusowego, czy czuję się ważniejszy od nich. W jaki sposób reaguję, gdy ktoś się ze mną nie zgadza? Czy czuję się zagrożony? Czy nalegam, aby wszystko było robione tak, jak ja chcę? Jak często publicznie przyznaję się do błędu? Czy pragnę czuć się zadowolony zawsze i zawsze mieć rację? Czy kiedykolwiek dzieliłem się z innymi, mowa jest tutaj o starszych, ale też z braćmi i siostrami, swoimi wewnętrznymi przeżyciami, doświadczeniami. Starsi z innymi starszymi, członkowie ciała z innymi. Czy też swoje słabości ukrywam przed innymi? Mamy jakieś słabości? Borykamy się z czymś? Czasami idziemy sami przez lata ze swoimi słabościami, nikomu o tym nie mówiąc, ukrywając to. Ale przecież masz braci i siostry w Kościele. Mamy siebie nawzajem, aby móc podejść, przyjść. Oczywiście to jest kwestia zaufania, dyskrecji, ale coś takiego jest niezwykle ważne. Czy też mówię, wystarczam sam sobie i nie pozwolę nikomu wchodzić gdzieś tam w moje życie. Chciejmy powstać, drodzy, aby się modlić. Chciałbym, żebyśmy modlili się społecznie. Jeżeli ktoś ma pragnienie modlitwy, jak najbardziej. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty jesteś wspaniałym wzorem podporządkowania i posłuszeństwa. Dziękujemy Ci, że byłeś posłuszny Ojcu aż do końca, do śmierci, do śmierci krzyżowej. Panie, dopomóż mnie, dopomóż nam trwać, chodzić w uległości jedni drugim. Dopomóż nam szanować na każdym poziomie autorytety, Panie. I dopomóż nam też szanować siebie nawzajem, być uległymi sobie nawzajem, jedni wobec drugich. Panie, tak dziękuję Ci, że przez Ducha Świętego, przez swoje Słowo uczysz nas swoich zasad. I też proszę Ciebie, abyśmy byli tymi, którzy chcą zwrócić uwagę na Twoje polecenia. Abyśmy nie tylko słuchali, ale Panie, przyglądali się sobie, swojemu postępowaniu własnemu i wprowadzali w czyn to, co mówi Twoje święte Słowo. Panie, bo wtedy wierzę, przyjdzie ożywienie Twoje do życia każdego z nas i do Twojego Kościoła i do miejsc, w których jesteśmy, Panie. Tak dziękujemy Ci i wywyższamy Twoje imię. Halleluja, amen.